Tak fajnie teoretyzować. Wiecie, powiem wam ze swojego życia. Króciutko. Jak byłem na Hulu, już byłem księdzem wtedy, studiowałem teologię pastoralną, tak jak duszpasterstwo, to często żeśmy rozmawiali o parafiach i my, młodzi księża. Właśnie to Matrix. Powinni księża na parafiach tak działać. W seminarium powinno być inaczej zorganizowane. Klerycy powinni być inaczej wychowywani. I ja miałem jeden postulat. Miałem zawsze jeden postulat krytyczny do władz, że przełożeni w seminarium nie znają imion kleryków. Wiecie, nas było 120. Jak za mnie, jak chodziłem, było 300. Nauczyć się 300 chłopaków na pamięć to nieprosta sprawa. Ale ja mówię, jak ma chce być wychowawcą, to musi się nauczyć i mówić do kleryka po imieniu, a nie zapominać. I tak się stało, że ja zostałem wychowawcą w seminarium. I była niedziela powołań w Sochaczewie, jadę, wchodzę do zakrystii, 6 rano, stoi młody ksiądz, ja mówię, ksiądz tu długo jest wikarym? A on mówi, księże prefekcie, jestem księdza z sąsiadem przez ścianę, w seminarium. A ze mnie powietrze, pzzz. Jak jest, łatwo jest być mądrym, niech oni tam się zmienią. Ksiądz rektor kiedyś w seminarium wprowadził piękną zasadę, kto coś proponuje, ten to robi. Trzeba by zrobić bibliotekę dla kleryków. Proszę bardzo. A nie, to głupi pomysł. Wycofuję się. Trzeba by ćwiczenia, żeby z nimi ćwiczyć troszeczkę. To ksiądz będzie ćwiczył. Nie, to głupi pomysł. A ja chciałem zaproponować... Nie, już nic nie chciałem zaproponować. Świetnie jesteśmy. Pokaż mi, co ty zrobiłeś. Bo to jest markowanie życia. Tak samo jak te nasze gierki różne, wiecie, to fałszywa pokora, to jest bardzo często, wielu ludzi nie kocha człowieka drugiego, kocha wyobrażenie o człowieku. Do niczego człowiek się tak nie przywiązuje, jak do wyobrażeń o sobie. Nawet wygląd. Nieraz coś ci pokazuje, patrz, mamy zdjęcia z wakacji, jesteś tu na kilku zdjęciach. My mówimy, patrzymy, o Jezu, jak ja fatalnie wyszedłem, wyrzuć te zdjęcia. Nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. My cię takiego widzimy. Drodzy panowie, my codziennie się widzimy w lustrze, jak się golimy. W takim lusterku, no, panie, robicie makijaż. Ale jak się pójdzie do teatru, wchodzi się na piętro, a tu takie lustro 4 metry wysoko. O Jezu, to ja? Rany gościa, jaki mam brzuch. O kurde, jak posiwiałem, jak ja wyglądam. Niejedna kobieta wyszła nie za chłopaka, tylko za wyobrażenia o chłopaku. I potem są rozczarowania. Przychodzi do księdza, mój księdza, mój mąż jest potworem, 5 lat po ślubie. Mój mąż jest potworem. To po co pani za takiego wyszła? Ale on taki nie był. No to przy pani się stało. I zapada taka cisza. A on nie jest ani potworem, ani kimś. Ona po prostu miała wyobrażenia o nim. Wyobrażenia. Czy wyobrażenie, że jestem taki pokorny i miły. Dwóch facetów siedzi przy stole, a na talerzu 2 kawałki mięsa. Jedno duże, drugie małe. Proszę, niech się pan częstuje. Ależ skądże, niech się pan częstuje. W końcu jeden się zdenerwował, wziął ten wielki kawałek i położył sobie na talerzu. Ten drugi mówi, ojej, tak pan wziął ten większy kawałek dla siebie? No wziąłem, a pan który by wziął? Ja bym wziął mały. No to ma pan mały. Proszę państwa, człowiek żywy mówi to, co myśli, to, co chce. On wejdzie w towarzystwo. Pamiętam, jak taki film radziecki, chłopiec szedł do wojska, znaczy chłopak, no tam 19 lat szedł do wojska i matka mówiła, nie odzywaj się, tylko obserwuj. Obserwuj, kto z kim, co, na to się nie odzywaj, w ogóle nic nie mów. Są tacy specjaliści. Człowiek żywy, się śmieje, radość, jak coś źle zrobi, to przeprosi, jak mu się nie uda, to poprawi. Człowiek sztucznie zasilany, o, to są niebezpieczni ludzie. Ja przepraszam, jeszcze taki mój test na ludzi żyjących. Ja nie jestem na parafii, nie mam plebanii, nie mam gospodyni, sam sobie muszę wszystko robić. Jak przyjdzie dzień moich urodzin, to jadę kupię jakieś ciastka, jakąś wodę mineralną, jakąś butelkę wina. Tam zaproszę księży. Ja uwielbiam, mówię to oczywiście w przenośni, takich, co przyjeżdżają. Ja się nanosiłem, nastawiałem, obrusiki postawiłem, wszystko. Co się napijesz, co zjesz? Daj mi tylko pół szklanki wody mineralnej, niegazowanej, nie z lodówki. Ja bym się kopnął to. Ja tu naprzynosiłem mandarynki, coś. A on się musi popisać przed całym światem, że on niegazowaną, pół szklanki. Kochani, człowiek żywy jest człowiekiem scalonym, zjednoczonym. Nie ma dwóch. Wiecie, na czym będzie polegał sąd ostateczny? To będzie straszne. Będzie puszczony film z naszego życia, to co my robiliśmy, mówiliśmy, a tu na pasku będzie leciało, co naprawdę myśleliśmy. Witajcie, drodzy wierni w łasku. O kurczę, jak się nie chce do nich gadać, no. Bardzo się cieszę. Jakieś prymitywni ci ludzie, to jest paragrafia jakaś.
Bo często bardzo jest co innego tu, a co innego tu. Bardzo jest często co innego tu, co innego tu. Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Ktoś mówi, jak to 18 razy na godzinę? Przecież to niemożliwe. 18 razy na tydzień chyba. Na rok. Nie. Policzcie sobie. Przez wczoraj był piątek, szłaś do pracy, w drzwiach spotkałaś dyrektora. Bardzo się cieszę, panie dyrektorze, że pana widzę. Raz. Podoba ci się moja sukienka? Piękna, cudowna. Kurczę, jakiś worek na kartofle. Dwa. Jak tam weekend? O, z chłopakiem spędziliśmy, wiesz, cudownie, bo Adam jest naprawdę eterycznym człowiekiem. Trzy. Kłóciliśmy się całą niedzielę, bo chciał mnie do łóżka zaciągnąć. Nie odbiła się 18. Kiedyś idę ulicą w parafii, w której pracowałem, idzie pani pielęgniarka, pani Jola. Wpadliśmy na siebie, ona mówi, ojej, ksiądz Piotr, ale ksiądz się posta, ale ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie, postarał się. Nie, świetnie ksiądz wygląda, bo mamy dyżurne odruchy.